Szczęść Boże wszystkim. Halinka i Jurek Ochalowie. W sakramencie małżeństwa jesteśmy 53 lata. Mam możliwość wypowiedzenia się w ciągu 2 minut, czyli minuta czasu na 36 lat mojego życia. Trudno to będzie zmieścić, ale spróbuję. Zacznę może od moich tych wad takich, które podjąłem walcząc z nimi. Papierosy na przykład. Poszedłem w 1982 roku na pielgrzymkę do Wąwolnicy i tam coś, prosząc o Pana Boga, żeby nie iść na próżno, postanowiłem zerwać z papierosami. Kiedy wróciłem do domu, zachorowałem na anginę. Już papierosa wziąłem do ust, ale już mi nie smakował. I na drugi dzień rzuciłem całkowicie palenie. A muszę jeszcze powiedzieć, że dostałem bonusa, bo przez całe życie od maleńkiego chorowałem 2 razy do roku na anginę. A od tamtej pory, kiedy to się stało, nie zachorowałem do tej pory jeszcze ani razu. Język mój był rubaszny, ostry, cięty, walczący do końca, nie poddający się. Troszkę Pan przytępił ten język i teraz zamiast złorzeczyć, potrafię za innego człowieka się pomodlić. Alkohol. Z alkoholem nigdy nie miałem problemów. Zawsze chętnie siadałem do stołu, aby ucztować. Ale kiedy byliśmy w 1994 roku w Krościenku na rekolekcjach, usłyszałem tragiczne świadectwa dzieci, przeważnie matek. I od tamtej pory powiedziałem sobie, że kiedy zobaczę łzę na policzku matki czy dziecka, nie wezmę alkoholu do ręki, do ust. I tak się stało i Pan mnie podtrzymał. Może Halinka coś powie. My po prostu jak wstąpiliśmy do domowego kościoła, to był koniec 1982 roku. Nas zaproszono na spotkanie kręgu przez naszych kuzynów, którzy po prostu rzucali się w oczy, że inaczej żyją. Częsta Eucharystia, chodzili w niedzielę zawsze do Komunii Świętej. Nas to po prostu tak jakby uderzyło, że ci ludzie jakoś inaczej. My też zapragnęliśmy w pewnym momencie, żeby też może bliżej Boga być. I Pan Bóg natychmiast odpowiedział na to Słowo Boże, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Właśnie posłużył się tymi kuzynami, zaproszono nas do domowego kościoła. Poszliśmy, zobaczyliśmy, no i trwamy do dzisiaj, więc jest to już 30, prawie 8 lat od 82 roku, ale tak pełnych to jest 37. I można powiedzieć, że oni tak jakoś nad nami pracowali, że natychmiast w 83 roku, bo przeprowadziliśmy się na Czechów, już najpierw na Kalinie żeśmy chodzili tak te parę miesięcy na te kręgi, a później na Czechów. I tam stamtąd od razu pojechaliśmy do Łabuń na rekolekcje 1 stopnia wakacyjne. No to też nasze życie odwróciło się po prostu o 180 stopni. Ja tam jeszcze miałam wątpliwości, co ja tu robię, to ludzie chyba bardziej święci ode mnie i w ogóle ja taka ze świata człowiek, ale natychmiast Pismo Święte, jak otworzyłam, to tam właśnie uderzyło mnie takie słowo, że większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 usprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia, ale to dzisiaj to pamiętam. Później jak też byłam też palaczką, więc w Łabuniach ksiądz Ciżmiński powiedział, no tutaj się nie pali papierosów, kto chce palić, no to nie będzie uczestniczył w wielu spotkaniach. No i natychmiast było rzucenie tych papierosów, gdzie musiałam 13 dnia dać świadectwo o tym. A jak to zrobiłam, no to po prostu poszłam się pomodlić, też zetknęłam się z tym obrazem Jezu, ufam Tobie, po raz pierwszy w życiu w Łabuniach. I poszłam się tak swoimi słowami modlić i mówię, Panie Boże, ja tego nie umiem zrobić, zabierz mi to natychmiast, bo ja naprawdę chciałabym to rzucić, ale jak to zrobić? I Pan Jezus po prostu uczynił to od razu, bo Słowo Boże, znowu tak otworzyłam Pismo Święte, no to było tak, że nic bez mnie uczynić nie możecie. Więc to po prostu rzeczywiście zwróciłam się, to tylko Bóg zadziałał natychmiastowo.
O papierosach tam już nie było mowy, nawet nie wiedziałam, że palę, bo takie, tyle było tych zajęć, tyle wszystkiego, że chłonęłam na okrągło to wszystko i tam od razu wprowadzono modlitwę rodzinną. Mnie po prostu właśnie zafascynowały te zobowiązania, muszę powiedzieć. To było, to pan ksiądz Wlachiński to tak zrobił, że to jest taka idealna sprawa dla rodzin katolickich, które chcą żyć Bogiem, że to jest wszystko według hierarchii wartości, zauważam, ułożone. Pierwsze dla mnie spotkania, to wiadomo, że najpierw trzeba z Panem Bogiem się spotkać, żeby dalej po prostu jakoś funkcjonować dobrze po katolicku. Później to czytanie Pisma Świętego, to przecież tego, myśmy tego nie robili jako ludzie świeccy. Byliśmy niedzielnymi katolikami. Nie powiem, że myśmy nie byli niewierzący. Tylko no niedziela, a było na tygodniu po świecku, prawda? No trzeba było tam od razu wprowadzić modlitwę małżeńską, modlitwę rodzinną. Przecież to była taka orka, można nazwać, żeby to wszystko przekształcić z tego, co my nie robiliśmy, nagle zacząć jak. I to na tych rekolekcjach wszystko się zaczęło. Że właśnie już jak przyjechaliśmy z tych rekolekcji i zaczęliśmy uczestniczyć w kręgach, to już mieliśmy takie pewne doświadczenie, że co należy w tym ruchu robić, żeby po prostu się zbawić, żeby zadbać o małżonka. Ja muszę tak postępować, żeby mój małżonek przeze mnie został zbawiony, a ja z kolei przez niego. Taka praca nad sobą. I te, także po prostu my to pamiętamy doskonale. I co? Żadna siła. Nieraz człowiek tak miał takie pokusy. A może odejść z tego ruchu, bo nieraz tam się zobowiązania przecież nie zawsze udawało wykonać. No ale jak to mówi się, siła wyższa, Pan Bóg jednak nie pozwalał nam jakby odejść z tego ruchu. Tak jakby nie mieliśmy tej siły, żeby odejść. Że niby ta myśl przychodziła, ale nigdy nie odeszliśmy. I tak jest do tej pory. Zawsze tak, mamy pełną formację, można już powiedzieć. No to tak, dwa razy rekolekcje pierwszego stopnia wakacyjne, dwa razy drugiego stopnia. Wybieraliśmy się z Białopiotrowiczami jeszcze na trzeci stopień, ale ten COVID, już myśmy to mieli w planie. Może jeszcze Bóg da, że pojedziemy na ten trzeci stopień, bo byliśmy raz tylko, ale nie na rzymskich rekolekcjach, tylko wtedy były te rekolekcje w Naręczowie, jeszcze z księdzem Lewandowskim. Też bardzo pięknie wspominamy. No i tak, co jeszcze można powiedzieć? Ta krucjata wyzwolenia człowieka. Tutaj się podejmuje bardzo ważne życiowe decyzje. Gdzie bym po prostu, przeważnie to jest taka moda, że zawsze to jakoś jak to w Polsce było, no bez jakiegoś tam kieliszka, to nie musiałeś pijaństwo, ale zawsze jakieś niby ta kropla alkoholu była na stole. Natomiast ta krucjata spowodowała, że wiele osób nas nie opuściło z tego tytułu i zaczęli pewien styl też wprowadzać, chociaż nie są w ruchu, jakoś uszanowali nasze takie właśnie podjęcie tej decyzji nie picia alkoholu. Papierosy, to najpierw nas wyśmiewano, że my, o, jacy mądrzy rzucili papierosy, a później ci, co nas wyśmiewali, prawie całe nasze rodziny, bliskie, dalekie, nie palą. To są pojedyncze osoby, które zostały i trwają przy tym. Także to trzeba przyznać, idzie to tak jakby, no Bóg nas uzdalniał do pewnych rzeczy, idzie ten przykład, prawda? Na pewno nas zawsze wszyscy widzą razem. Nigdzie mąż mi służy do bardzo, jak to się mówi, jako osobie młodej służył i służy osobie starszej. Zawsze jest bardzo oddany swojej rodzinie. Kocha dzieci, kocha wnuki. Dla niego to jest typowy domator, typowy człowiek, który kocha rodzinę. I to właśnie to, że jesteśmy domowym kościele, to nam to pomaga być takimi może lepszymi. Stawajcie się lepsi każdego dnia, prawda? Także myślę tak, jeszcze taki jeden aspekt. To przychodzi cierpienie, prawda? Ja nie miałam nigdy jakiegoś wielkiego zdrowia, ale myślę, że ja tyle lat żyję, mając tak dużo chorób, naprawdę, to po prostu się w głowie nie mieści, że ja przy pomocy Bożej stoję w pionie. I nieraz ludzie nie wierzą, że ja tam jakieś mam dolegliwości, ale one są. Nawet chociażby to, że ja się godzę z tymi chorobami, to też jest chyba jakaś sprawa Boża, bo na przykład przecież w 2019 roku miałam operację raka piersi. No to w pierwszej chwili to był taki trochę dla mnie szok, to myślę, rak, no mama zmarła na raka. Jest to naprawdę straszna choroba. Ale poprosiłam, zwróciłam się, bo też pokorą jest zwrócić się o modlitwę do ludzi. Ludzie modlili się za mnie. Ja wierzę, że to Pan Bóg mi pokierował, że w aniołów stróżów miałam operację, że okazało się, że ten rak jest złośliwy, ale jeszcze taki jakby łagodniejszy, w sensie, że mi nie... amputowano tej całej piersi, tylko częściowe mam. 5 lat jeszcze taki lek będę przyjmowała. Radioterapia bez chemii.
no to też można powiedzieć, ta modlitwa prowadzi mnie. Później za pół roku, tam za, to, czy za 7 miesięcy znowu miałam torbie wśród piersia. Znowu następna operacja. To są takie, które uciski miałam. No także tego jest sporo, ale ja cieszę się w ogóle, że Pan Bóg mnie prowadzi, prowadzi naszą rodzinę. To, no to tyle, co moglibyśmy powiedzieć, bo to jest czasu mało, a nie wiem. Ja tylko jeszcze dodam, że tymi, którzy nas zachęcili przy wstąpieniu do domowego kościoła, to byli młynarczykowie, Ania i Tadeusz. Także jesteśmy im bardzo dużo wdzięczni. No i zmieniło się nasze życie diametralnie. I jeszcze innymi wartościami żyjemy, moralnymi, etycznymi. Także naprawdę innej drogi sobie teraz nie wyobrażam, jak przez domowy kościół za Panem Jezusem. Jeszcze jedno tylko dodam jeszcze, bo no trzeba coś, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Więc my oprócz tych wszystkich rekolekcji jeździliśmy na różne rekolekcje, jak jest jedno ze zobowiązań, my chętnie zawsze uczestniczyliśmy, to zrobiliśmy też sesję o pilotowaniu kręgów, bo też pomyśleliśmy, że może trzeba coś też, komuś coś przekazać. I ostatnimi laty, można powiedzieć, bo to jest 2 lata się prowadzi, prawda, taki nowy krąg, no to nawet jak było jakieś 7 kręgów, to ponad 10 lat było po prostu prowadzenia tych kręgów. Także to też chwała Panu, bo robiliśmy to z ochotą. Chwała Panu. Chwała Panu.